po raz drugi Fundacja Pomocy Dzieciom w Brzozowie jest organizatorem projektu Twórcze Wakacje. Przedsięwzięcie to otrzymało dofinansowanie z budżetu gminy Brzozów. Uczestnikami projektu są uczniowie prowadzonych przez samorząd szkół. Podczas wakacji mają możliwość atrakcyjnego spędzenia wolnego czasu i nabycia nowych umiejętności. Młodzież bierze udział w warsztatach rękodzielniczych, spotkaniach i wycieczkach. 28 lipca uczestnicy projektu spotkali się w wiosce dziecięcej w Brzozowie, gdzie samodzielnie wykonywali ozdoby ceramiczne. Była też zabawa integracyjna na świeżym powietrzu. Twórcze wakacje, jak sama nazwa wskazuje, to spędzanie czasu w sposób twórczy z wykorzystaniem, najprościej powiedziawszy, sztuki. Dzieci, jak wiemy, dużo czasu spędzają nad komputerem, dużo czasu spędzają na niczym. A my tutaj mamy taką ideę, żeby po prostu dzieci zachęcić do pracy takiej twórczej, żeby ten czas był wykorzystany właśnie w sposób twórczy. Poznawaliśmy się bardziej. Dzieci biorą udział w tych zajęciach, jakby tak się integrują. Fajnie jest, gdy pamiętają swoje imiona, ale co jakiś czas dochodzą nowe dzieciaki. I po prostu chciałam tak bardzo złączyć tą grupę ze sobą i w ten sposób właśnie pobawiliśmy się w dwójkach. Uczyliśmy się też wyrażać swoje uczucia. Uczyliśmy się też jakby pokazywać, że właśnie jesteśmy grupą, jesteśmy wspólnotą, że po prostu to nie tylko to, że indywidualnie każdy z nas bierze udział. W sierpniu uczestnicy twórczych wakacji wezmą m.in. udział w zajęciach na stolarni, w warsztacie terapii w Starej Wsi. Czeka ich także wycieczka do Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie.